panie, panowie, witam ponownie w creeperowym świecie 3. Odblokowałem sobie ostatnio właśnie dostęp do Colonial Space i projektów. Widocznie stwierdzi, że absolutny trening jest już za mną i możemy przejść do coraz to ciekawszych światów. Jesteśmy właśnie w systemie, gdzie jest 5 planet. Jeden z nich, o ile pamiętam, ma terraformację ze sobą. Nie pamiętam, który. Ale zacznijmy od tego, który jest najbliżej. Jojo! Przynajmniej tak wygląda, że jest najbliżej Słońca. Chociaż prawdopodobnie wszystkie trzy są na poziomie podobnym. A więc ten świat widział już lepsze dni. No, jo, wygląda jakby ktoś tutaj taką konkretną rzadką kupę zrobił, wszędzie płynęła, a potem zaschnęła i ktoś zalał to betonem, ale takim cieniutkim, że wciąż widać wzorek. A więc dawno, dawno temu już świat jojo. Kurde, kto chciał mieszkać na świecie jojo? Naprawdę. W CV musiało to świetnie wyglądać. A więc były tu wspaniałe góry i wielkie oceany. Świat, który dostarczał wielkich piękności. Grube baby. I teraz jest to szara skała w kosmosie. Ale cóż to za dziwna wieża? Na południu znajdują się trzy wieże... O, fuck, nie zdążę już tej misji. Muszę w to grać. Trzy wieże sporów, czyli krótko mówiąc latające badziewia. Muszę budować wieżyczki przeciwlotnicze. A więc powietrzne zarodniki. Przypadek? Ho, ho! Na pierwszym świecie, którym się z nimi spotykamy, od razu jest przeciwko nim technologia. Ho, ho, ho. To przypomina trochę Exodus miasta Odynu, czyli pierwsza część gry, kiedy także znajdowaliśmy technologię akurat wtedy, kiedy były nam potrzebne. Nie mam już informacji dotyczące Platiusa, to właśnie był szalony naukowiec, który w ogóle wymyślił całą technologię podróży, wymiarów, karabiny, ruchome miasto i tak dalej. To wszystko za jego konstrukcją było. Ale jeżeli był, to i tak nie o nim nie słyszał przez eony. Więc jeżeli istnieje, to się dobrze schował. A więc powinniśmy... przede wszystkim zapauzować. Zbudować centrum dowodzenia. I szybko przejąć technologię. Gdzieś tu jest... A, jest build 1%. Tak, dziękuję. No, trochę jeszcze im to zajmie. Mogę spokojnie budować zwykłe rzeczy póki co. Musimy zbudować wieżyczki przeciwlotnicze tam, gdzie w sumie mamy nasze bazy i tak dalej. Znaczy, mamy budynki, nie bazy. Ej, to sięga, zaczepiście. O, i tutaj. Krótko mówiąc, też szczerze mówiąc, robię trochę źle, ponieważ muszę potem, przez to będę musiał zwiększyć teren, żeby wybudować więcej broni przeciwlotniczych, ponieważ zajmuję większy teren. Ale to nie szkodzi. Ja oczywiście na początku spieprzyłem, dając aż 4 budynki na dzień dobry. Ale żuk się tym przecież nie przejmuje. Dziękuję, zdobyłem technologię. Odfrynęła w siną dal. Dlaczego w sumie one odlatują, skoro ja potrzebuję ich w budynku? Powinien wtedy wylądować po chwili właściwie. Gdzie tu jest logika? O, znowu za dużo, no. Cały czas przeginam pałę. I mówiąc to, buduję dalej. Dobra, muszę się zdecydowanie dostać tutaj. To jest absolutny priorytet, że muszę osłonić te dwie lokalizacje. Bo inaczej nie będę miał dostępu do dwóch fajnych górek. No i w sumie cały ten teren z tyłu też będzie wtedy obroniony. Robimy właśnie zwężenie frontowe, o którym kiedyś opowiadałem. Nie, żeby to była jakaś wielka technologia. Zapauzuję na chwilę, ponieważ to jest już grubsza forsa. Ja jestem przy forsie. No, mam minus 3, a mam plus 8. No, trzeba tutaj więcej powydawać. Hello. Się przecież pieniądze podatników nie będą tak marnować. Dobra, odpauzuję, sprawdzę, jak nabroiłem. Ja, nabroiłem aż za bardzo. O, dobra, z tą górką będzie problem. Muszę odpaść dodatkowe źródła agresji na to. Dobra, może... O, postawię tu jedno na dole. Dopcham się do tej górki tutaj. Jak najbardziej na górze. Bezpiecznie gram tą misję, ale tak lubię. A te karabinki właśnie wyślemy jak najwyżej, jak najniżej. Jak najwyżej, jak najniżej. Niestety oba mają... Bo są prawidłowe w tej sytuacji, ponieważ jak najwyższy poziom, jak najniżej mapy w dół. W tym czasie zbuduję tu relay, który obronią najwyraźniej. I tutaj drugi. I wyślę kolejne bronie, żeby już się zacząć przepychać. Chociaż jedną. Pyp. Pyp. A ty lecisz tutaj. Zużyj działo, które zbudowałem na wszelki.
działa na wszelki, są wykorzystywane, aby je używać normalnie. Czyli tak naprawdę nigdy nie ma broni na wszelki. Tutaj też o bronie. Czy działka wystarczą spokojnie. Tutaj zrobimy front wyzwolenia. Nie. Poczekam chwilę. W tym czasie szpraja mogę zrobić. O, szpraj byłby tu dobry. Tak właśnie wybudowałem przecież dwie fabryki surowców. Oj, przypomniało mi się, że są tu przecież... Dobra, jeszcze dwie minuty. Przypomniało mi się właśnie, że to jest misja, gdzie są jednostki lotnicze. Ho, żuk miałby przejebany i toast. Potrzebuję chociaż jeden bombardier tutaj. Absolutnie, najbardziej jest tu potrzebny. Dobra, zaczynamy konstrukcję jednego reaktora. Dla zasad. Tutaj zbudujemy surowce. Niech się wydobywają. Zawsze potrzebne. A teraz przechodzimy do obrony przeciwlotniczej, którą żuk już w zasadzie trochę zjebał. Ale to nie szkodzi. Bogowie Olimpu mi wybaczą. Ale nie moje zasoby kasiarskie. One mi nie wybaczają. Oczywiście nasze działa przeciwlotnicze także trzeba nakarmić omniomnią energią. Niestety one także nie chodzą na czupa czupsy. O, jest! Payload 50! Jak to 50? A 50 creeperów chyba na pokładzie, nie 50 zarodników. Bo jest jeden spores, no. Okej, ej, w sumie fajnie, że mnie informuje, jak teraz są bardzo... O, na dole ten pasek też już był kiedyś, za 40 sekund. Dobrze, że mnie informują, jak gęste jest to. Widać, że creepery się wyparowywują tutaj nawzajem. I w tym czasie ja mogę nullifiera tu postawić, on chyba sięgnie. Bo i nie... O, jest! Zasięga? Chyba ja. Przez mój moździerz przeleci energia. Cool. Piep, zajebuj. Nie ma. Prąd zawsze trzeba robić. Żuk się nie da. Ale ta moja właśnie wysepka nie ma żadnych... broni przeciwlotniczych. Ups. Z tego co widzę, to ja mogę przesunąć cały front tutaj. A ja wciąż nie mam broni przeciwlotniczej. Żuk jest po prostu geniuszem. O jest, na szczęście zostały wynaprowadzone na mój po prostu budynek główny w tej misji, a nie na pierwsze lepsze z brzegu. Miałem wrażenie, że to różnie bywa, szczerze mówiąc. Tutaj mam jeszcze... Dobra, projekt Alfa Omega, wpieprzamy się z buta, zostaje zainicjowany. Budujemy dużo dział, co było błędem oczywiście, kiedy nie jest. O, emiter zniszczony, o, mini problemów. Dobra, działa, na górze są w zasadzie wbudowane, wypełniają się energią. Tutaj puszczę dziką wieżyczkę na chwilę. Ciekawe, czy przeżyje. Nie musi. Po prostu dużo szybciej się pozbędę creeperów stąd. Więc dużo szybciej się przesunę na lewo. I wszystko będzie good. Moją taktyką jest po prostu wziąć sobie parę wieżyczek. A tyle. I ja postawię tutaj. Mogę jeszcze moździerz postawić, bo już mi go tu nie potrzebuję. Genialne! Muszę chwilę zaczekać, aż wieżyczki podlecą, żeby mniej więcej w tym samym momencie wylądowały. Więcej moździerzy. Więcej dział. Mógłbym też wybudować trzeci reaktor. To byłoby zajebiście. Od razu cztery. No, chciałem powiedzieć, że jeszcze trzy od razu wybuduję. A po co? Lepiej zmarnować znowu całą energię, jaką posiadam. Dobra. Momentalnie froncik się przesuwa w tą stronę, którą chcę. Poproszę jedno działo. Niech mi się do głównej bazy nic nie wlewa. O! Jest! Jeszcze nawet nie wybuchli. Tutaj mogę tak zrobić. Tara! Podłączenie do głównej bazy zostało wykonane. Podeślę jakąś broń, która ma energię nawet. Niech czują dobrą rękę króla. W tym czasie się wciepamy tutaj. Żeby mi nie już nie wystrzeliwało broni przeciwlotniczej. Znaczy, broni lotniczej, ja mam przeciwlotniczą. A potem także będę miał lotniczą. Będę miał samoloty. I wtedy sobie będę napieprzał w co chcę, gdzie chcę, kiedy chcę. Tak długo jak będę miał miejsce, żeby postawić samolot. Zajmują miejsce skubane. Okej, idźcie do przodu, a ja buduję Nullifiera tutaj. Brońcie się. Pokażcie, że jesteście armią żuka. Kiedże do was strzelają, nieważne.
A, ten z przodu nie ma amunicji, to może być jakiś tam problem. Jakiś tam. Jest. Potem to wychodzi trochę lepiej ogólnie, ponieważ ma się upgrade, że te pakiety podróżują się szybciej, więc szybciej reagują na to, że zbudowano przekaźnik do nich. Dużo szybciej. A, coś rozpieprzyłem. Przeciw ten lotniczy. Okej. Wszystko pikuś. Tu mogę wydać jeszcze jeden nullifier. I olec już sprawę. W zasadzie na dobrą sprawę to chyba ostatnia fala tych lotniczych, z którą muszę się pieprzyć. Dobra, zabieram resztę wieżyczek i do sektora B przechodzą. Może oprócz tego tutaj. Bum. Emiter zniszczony. Klucz zaraz zdobyty. Tu jest ostatni emiter. Włączamy turbo. Zabiłem klucz. Wybuduję ten, dla zasady, mur przeciwlotniczy. Żeby mi nie zniszczyli, o właśnie, nowego frontu. I wszystko jest rozwalane. I... 20 sekund. Ja w zasadzie zdążyłem rozwalić wszystko, ale nie wiedziałem, że muszę także rozwalić wieże lotnicze. No, ma to sens. Okej. W zasadzie rozwaliłem wszystko, zanim przyleciała ostatnia fala. Ogólnie jestem w miarę usprawiedliwiony. I turbo pozbywanie się creeperów. Ich własną, właściwie nie bronią, ich własną miejscową. Pizz, przesuwam do Moskwy, amerykańskie działo. A, koniec. I nulciuś. On je wysyła niby w jakiś inny wymiar, bo tak naprawdę nie można tak zabić. To jest tak naprawdę teleporter. Poproszę dużo energii. Tyle, ile człowiek musi przejść z mieszkania do McDonalda. Panie i panowie, to byłoby dzisiaj na wszystko. Ja mówię do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem. Gdzieś tu... Zobaczę, czy to jest ta planeta. Dobra, obczaiłem, to jest pierwsza naprawdę ciekawa planeta z gigantyczną ilością creeperów, gdzie będziemy się przed nimi bronić na zasadzie... O, moja dupa już przecieka. A ja mówię w każdym razie do zobaczenia, do zrzucenia następnym razem. Pa, pa.